Firma Medicover przeprowadziła badania na grupie mężczyzn i z tych badań wynika, że 7 na 10 mężczyzn boi się utraty płynności finansowej, utraty stabilizacji życiowej, która to sytuacja może być wynikiem choroby, czyli utraty zdrowia. Natomiast jeżeli już zapytamy o jaką chorobę, jakiej choroby obawia się najbardziej polski mężczyzna, to jest to po pierwsze choroba nowotworowa, po drugie udar mózgu i po trzecie zawał serca. Te dwie ostatnie, a nawet również i pierwsza, możemy nazwać, że są to choroby cywilizacyjne. I w zależności od czynników ryzyka, które występują u danej osoby, należy ocenić te czynniki ryzyka i po pierwsze uzyskać poradę lekarską, no i wdrożyć odpowiednie działania. Medicover jest naprawdę ekspertem, jeśli chodzi o wiedzę zdrowia populacji. Zbadaliśmy 180 tysięcy naszych pacjentów i na podstawie tych badań wiemy, że połowa z nich to są mężczyźni, to jest średnia wieku 38 lat. I na podstawie naszych badań wiemy, że 2/3 panów ma nadwagę i otyłość. To jest epidemia, proszę Państwa. 25% ma nadciśnienie tętnicze, które wymaga najczęściej leczenia. Oczywiście również wymaga zmiany stylu życia, diety, wysiłku fizycznego i o tych wszystkich innych rzeczach, o których mówiliśmy wcześniej. 56% panów ma podwyższony poziom cholesterolu. Absolutnie również pole do działań profilaktycznych, zdrowotnych i jeśli jest konieczne, również do terapii. Chcę powiedzieć, że niestety również nieco ponad 15% panów pali papierosy. Proszę Państwa, palenie papierosów to jest bezpośredni czynnik ryzyka chorób nowotworowych różnych, nie tylko raka płuca, ale to jest również przyczynianie się do zagrożeń zawałem i głównie oczywiście zawałem, niedokrwieniem mięśnia serca, ale też i pośrednio również niedokrwieniem mózgu, czyli udarem. Mężczyzna po 40, jeżeli zwłaszcza żyje w stresie, ma decyzyjne stanowisko, powinien mieć zrobione badanie EKG. Podstawowe badanie EKG. No, mężczyznom po 50 zalecamy już coraz szerszą ocenę, choćby na przykład kolonoskopię w badaniach przesiewowych skierowanych przeciwko rakowi jelita grubego. To jest bardzo ważne, ponieważ są to takie nowotwory, jak rak jelita grubego, w których w sytuacji wczesnego wykrycia one są w zasadzie w 100% wyleczalne.